W niedzielę 11 stycznia zespół Lecha Poznań wyleci do Turcji na pierwszy zimowy obóz treningowy. Podczas tego zgrupowania zawodnicy skupią się na przygotowaniu motorycznym. Ze względu na duży wysiłek fizyczny trener Maciej Skorża zdecydował się na rozegranie podczas tego wyjazdu tylko dwóch meczów kontrolnych z mniej wymagającymi przeciwnikami. Pierwszy tydzień obozów Belek Lech zakończy spotkaniem nie z albańskim Partizanem Tirana jak pierwotnie planowano, lecz z kazachskim Ordabasy Szymkent. Dzień przed powrotem do Poznania 20 stycznia kolej podejmie turecki Eskisehir Sport. Kazachowie na koniec sezonu 2014 Premier Ligi, w której występuje 12 zespołów, uplasowali się na czwartym miejscu. Tym samym zapewnili sobie udział w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Turcy, którzy przez swoich fanów nazywani są czerwonymi błyskawicami lub gwiazdami Anatolii, nie mają ostatnio dobrej pasy w Superlidze. W ostatnich pięciu spotkaniach ponieśli aż trzy porażki i zajmują obecnie 13 miejsce w tabeli. Podczas drugiego obozu w Belek Lechici skupią się głównie na wdrażaniu założeń taktycznych. W tym celu szkoleniowiec zaplanował rozegrać aż cztery mecze sparingowe. W pierwszym meczu drugiego obozu w Turcji Poznaniacy zmierzą się z niedawnym rywalem legii, metalistem Harków. Trzy dni później kolejoz sprawdzi swoje umiejętności na tle rosyjskiego Anży Machaczkała. 4 lutego Lechici zagrają z najlepszym białoruskim zespołem ostatnich lat, Batę Borysów. Turecki cykl gier zakończy się najprawdopodobniej 5 lutego meczem z Lewskim Sofia. Ukraińcy z Charkowa zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli Premier League. Rozegrali jednak dwa spotkania mniej niż reszta rywali. Jeszcze do niedawna mecz Lechitów z kolejnym rywalem Andrzej Machaczkała wzbudzałby spore emocje. Dwa sezony temu w klubie z Nadmorza Kaspijskiego występował chociażby słynny kamerunczyk Samuel Eto, przyciągnięty kapitałem nowych inwestorów. Obecnie klub gra w niższej klasie rozgrywkowej, ale wygrywa wyraźnie większość spotkań. Zespół Bate kojarzy się fanom kolejorza głównie z postacią byłego Lechity, Siergieja Kriwca, który trafił na bułgarską właśnie z Borysowa. Białorusini swój ostatni mecz w lidze rozegrali pod koniec listopada. Przed przerwą zimową zajmowali pozycję lidera z przewagą 10 punktów nad drugim Dynamem Mińsk. Ostatnim zagranicznym rywalem kolejorza będzie drużyna Lewskiego Sofia zajmująca szóste miejsce w tabeli Ligi Bułgarskiej. Podopieczni Georgija Iwanowa przegrali swoje dwa ostatnie spotkania z Czarnomorem i Stołeczną Slawią. W związku ze sparingami na widzów Lech TV czeka nie lada gratka. Wszystkie cztery spotkania rozgrywane podczas drugiego obozu w Turcji będzie można zobaczyć na żywo na naszej antenie. Pierwsza transmisja już 29 stycznia, a rywalem będzie metalist Charków.